Cześć, jestem Daniel, a w dzisiejszym filmiku opowiem Wam, w jaki sposób możemy zabezpieczyć nasze hulajnogi elektryczne przed kradzieżą. W pierwszej kolejności, co sugeruję zrobić, to odpięcie jednego kluczyka bądź też karty NFC z zestawu, żeby przy sobie mieć tylko jedną sztukę, resztę, czy to kluczyk, czy to karty NFC, żeby leżały sobie w domu, żeby nie zgubić, jeżeli zgubimy, żeby tylko zgubić jedną sztukę i żeby były zapasowe, schowane w domu, żeby potem nie mieć z tym problemu. Hulajnogę możemy również zabezpieczyć poprzez przypięcie jej zapięciem rowerowym. W zależności od konstrukcji hulajnogi możemy to przypiąć o różne elementy danej hulajnogi. Na przykład w przypadku TechLife'a X7 może to być poprzez owinięcie zapięcia wobec tego elementu i przypięcie go, tak żeby po prostu tutaj nie było żadnego luzu przy zapięciu. Albo w wisecie możemy również zrobić to w ten sposób, wokół tego. Albo też możemy przypiąć to tutaj, o ten element. W celu zabezpieczenia hulajnogi przed kradzieżą możemy również zamontować nadajnik GPS, który łączy się z aplikacją. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, żeby po prostu hulajnogi nie zostawiać bez nadzoru. Lepiej mieć na nią oko. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do oglądania następnych. Na razie.